Test paliwa zimowego, część pierwsza. Początek. Tu mamy paliwo z Lotosa. Dynamik Lotos. V-Power Nitro z Shella. Diesel BP. Ultimate BP. Tesco, próbka zwykłego z Lukoila z Gliwic. Idziemy dalej. Z drugiej strony Diesel Gold. Wszystko paliwo zimowe według zapewnień sprzedawców na stacjach benzynowych. No i mamy diesla BP zwykłego z holenderskiej stacji. I Ultimate Diesel też ze stacji holenderskiej. Prawdopodobnie widać różnicę kolorów na między paliwem holenderskim a polskim. Zresztą na tutaj też widać różnicę w kolorach. Diesel Lotos jest troszeczkę inny od dynamików z Lotosu. Porównania do V-Powera nie mamy, bo zwykłe paliwo nie było zimowe, więc jeszcze go nie było, ale zrobimy. Diesel BP i Ultimate BP do minus 20, obydwa też się różnią kolorami, co bardzo fajnie widać na tle, na tym białym tle. Lukoil jest tylko jeden, bo tylko jeden diesel mają, jedną robkę. Tesco też jest jedno, Diesel Gold, Supra Diesel są identyczne. I ropa naftowa, czy olej napędowy z holenderskiej BP też jest w innym kolorze, ale wygląda identycznie. Dobra, koniec testu początkowego. Aha, temperatura na dworze plus 16 stopni. I dzisiejsza data to 12 listopada. Postaram się jeszcze dodać paliwa z Orlena. Zrobimy 4 próbki zwykłego i tego lepszego i dodamy też uszlachetniacz i zobaczymy, jak to wygląda potem przy niższych temperaturach. Dobrze, to na tyle. Dziękujemy.